A no właśnie, tutaj ten nasz blok. Plitka mówi, słuchaj, to są ludzie, którzy pracowali gdzieś w KGB, czy nie wiadomo gdzieś, mają pełno pieniędzy, chodzą z siatami, stare dziady takie siwe, niemiłe, jeden to nawet bramkę, jak tak zamykał, trzaskał bramką. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra, trzaskał bramką, bo dawał do zrozumienia, że to jest tylko dla niego wejść. Pomnik Starzyńskiego, szkoła. Szkoła na Saskiej, proszę Państwa, także to niekoniecznie musi śmierdzieć tu w Warszawie, od Otwocka aż po Pruszków, przez całe te salcesony mazowieckie, gdzie nie ma prawosławnych mormonów, ewangelików i świadków Jehowy. I pomimo linii mysiej ateizm, no i mówią, że te komuchy tak się tu zagnieździły, że teraz to nawet ciężko. No ale teraz bardzo skutecznie linia mysia, bardzo skutecznie czasy Macierewicza, to też wyzywają go od wariatów, a to na Facebooku, a to, że tak, on ma papiery. To tak robią ludzie, którzy są sami tacy, prawda? Na przykład Mareczek, wciąż niepocieszony. Litka, też strasznie chciwa, proszę Państwa. Kto trzeci, kto czwarty? Na czwartego to może być Wiesław Przybyłowicz, który nie ma rozumu i pomimo, że Litka mówi, słuchaj, ja ci załatwię, czy pomogę ci załatwić rentę, proszę, emeryturę będziesz miał, pracowałeś. No ale jak on, okazało się, że pracował parę lat, jak to mówił Bogdan Faliński, że słuchaj, jaki to dziennikarz po ekonomii, to tak jak Jan Witek, który mieszkał tu w tym żółtym bloku, też był po ekonomii, a przekierował się na Marsa, bo wciąż szukał istot poza ziemią, że są. Na zasadzie też oczywiście duszy nieśmiertelnej, co zapoczątkowane było przez Kościół katolicki i dlatego strasznie mi się dziwił, że ja w ogóle nie wierzę w duszę nieśmiertelną, ale wiecie Państwo, jest to nauka wciąż jakby okryta tajemnicą, niedostępna tu w Polsce, a nie chcą w to wierzyć.